Jesteśmy na konferencji Blockchain Next. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Korwin-Gajkowski z P2P Systems. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym Pan na wykładzie swoim mówił? Mówiłem o tak zwanych Central Bank Digital Currencies, czyli systemach, które łączą, powiedzmy, tradycyjne waluty, które znamy, ze wszystkimi zaletami kryptowalut, o których jest tutaj dookoła bardzo głośno. To okej, no właśnie, a czy może Pan wytłumaczyć, czym są Central Banks Cryptocurrencies? Czy to jest jeszcze koncept, czy może już powstały pierwsze kryptowaluty stworzone przez banki centralne? Właściwie to jest prawdą, czyli dalej jest to pewien koncept, powiedzmy, rozpatrywany teoretycznie, gdzie właśnie na przykład takie banki centralne jak Bank of England, który jest wiodący w tym, na tym polu, prowadzą pewne symulacje, jak takie systemy mogą się zachowywać i jak wpływać na gospodarkę państw, ale też niektóre firmy prywatne głównie, ponieważ są motywowane po prostu chęcią zysku, tworzą takie coiny właśnie w oparciu o rozproszone rejestry i technologię blockchain, gdzie banki między sobą mogą dokonywać transakcji za pomocą właśnie takich kryptowalut. Na razie te systemy są, powiedzmy, ograniczone i mogą ich używać tylko banki między sobą. Dodam też, że to są takie największe banki na świecie, takie jak HSBC, UBS, Deutsche Bank. Jednak w tej chwili, powiedzmy, używanie tej kryptowaluty bankowej, no właśnie, jest ograniczone tylko do banków. Plan jest, żeby szersze grono mogło tych systemów też używać. Na pewno kryptowaluty w pewnych kwestiach są lepsze od walut fiducjarnych, natomiast w czym lepsza byłaby kryptowaluta stworzona przez bank centralny od waluty, która też de facto jest tworzona przez bank centralny? Chodzi tutaj na przykład o stabilność wartości, prawda? Jeżeli sobie stworzymy właśnie taką walutę banku centralnego w oparciu o technologię blockchain, to co właściwie wspominałem na początku, możemy zaprojektować ten system tak, żeby zabrać z systemów kryptowalutowych to, co jest nam potrzebne, to, co działa i powoduje, no właśnie, tak duże zainteresowanie tą technologią, czyli na przykład szybkie transakcje, mniejsze koszty, mniej pośredników, ale przy okazji pozwoli nam na większe bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tego systemu architektoniczne, większą też decentralizację polityczną, więc myślę, że to są właśnie aspekty, które powodują, że warto przyglądać się rozwojowi tego typu przedsięwzięć. A co na przykład z polityką monetarną? Ponieważ no, chociażby Bitcoin ma określony hard cap 21 milionów tokenów, tak? 21 milionów bitcoinów. Czy to nie będzie problem? To można powiedzieć, że jest problem kryptowalut, ale tak jak mówię, tutaj możemy pozwolić sobie na komfort, żeby zamodelować idealny pieniądz albo coś, co jest bliskie idealnemu pieniądza. No i teraz jest pytanie, czy taki pieniądz idealny powinien mieć ograniczoną ilość. Tu się można kłócić, ale ja nie chciałbym wchodzić w tego typu dyskusję, natomiast powiem tylko, że jest możliwość, żeby zaprojektować ten system tak, żeby właśnie miał skończoną ilość tych jednostek albo nie, w zależności od potrzeb. Można też stworzyć tak zwaną właśnie zdecentralizowaną politykę monetarną, czyli to, co właściwie już teraz mamy w kryptowalutach, gdzie na przykład Bitcoin, wiemy, jak się zachowuje, co 10 minut produkowana jest nowa porcja kryptowaluty, wiemy, ile jej będzie mniej więcej, powiedzmy, za 2 lata, czy nawet za 100 lat, wiemy, ile tego będzie, i te same mechanizmy możemy wykorzystać w tworzeniu właśnie kryptowaluty takiej, powiedzmy, państwowej, narodowej, gdzie tak jak widzimy w kryptowalutach, na przykład to tempo generowania nowych monet no jest wybrane, powiedzmy, arbitralnie. Nie ma tutaj jakiegoś sensownego uzasadnienia, dlaczego na przykład ograniczenie jest 21 milionów, dlaczego na przykład co 4 lata zmniejsza się ta ilość produkowanych nowych jednostek o połowę. Nie ma właściwie sensownej odpowiedzi na te pytania i też nie trzeba być geniuszem ekonomicznym, żeby zauważyć, że to może być daleko od optymalnego rozwiązania. Więc teraz mówię, mamy ten komfort, że możemy zaprojektować taki system, który będzie może nie idealny, ale bliski. A kiedy możemy spodziewać się pierwszej centralnie sterowanej kryptowaluty? Czy możemy w ogóle przygotować się na e-złotego?
Przede wszystkim małe sprostowanie, to nie musi być to, że nazwa jest tam, mamy to centralny bank, nie znaczy to, że ona musi być centralnie sterowana. Ta nazwa niestety jest niezbyt fortunna, ale tak jak mówiłem, skoro wykorzystujemy tutaj mechanizmy kryptograficzne i znane nam z kryptowalut, też możemy stworzyć właśnie taki system, gdzie nawet bank centralny po prostu nie będzie mógł po uruchomieniu tego systemu dowolnie wpływać na jego parametry, więc to jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze raz mówię, no nazwa nie jest tutaj zbyt fortunna. Druga część pytania, jak dobrze pamiętam, była kiedyś... O e-złotego, tak. E-złotego. Już takie próby były podejmowane z lepszym lub gorszym rezultatem i jeszcze na pewno będą, więc pozostaje tylko się po prostu przyglądać albo najlepiej działać w tym kierunku. Czyli to raczej ewolucja niż rewolucja, tak? Dokładnie tak. Te prace na tego typu systemami będą trwały na pewno latami. Jeżeli mówimy o wprowadzeniu właśnie takiego środka płatniczego na masową czy wręcz globalną w skali państwa skalę, to nie jest coś, co się stanie w ciągu roku, dwóch lat na pewno.